Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj będzie odpytajka, ale słuchajcie, nie odpytajka czasownikowa, ale odpytajka z rodzajników. Jeżeli śledzicie mój kanał, śledzicie mojego bloga, linki w opisie filmu do tego bloga, to z pewnością wiecie, że zrobiłem taką analizę, jak rozpoznać rodzajnik Dirty Das przy rzeczownikach. Na czym będzie polegała ta odpytajka? Ta odpytajka będzie polegała na tym, że będę mówił rzeczownik, dam Wam chwilę czasu do namysłu, żebyście rozpoznali, jaki to jest rodzajnik. Następnie powiem ten rodzajnik i wytłumaczę dlaczego. Taka zabawa. Nastawiłem specjalnie mikrofon, że jest dosyć cicho. W sensie ja mówię dosyć głośno teraz. Muszę się starać. Jeszcze słońce wyszło. Natomiast szum jest taki ogromny, nie wiem czy to nie będzie Wam wkurzało, nie będzie Wam przeszkadzało. No z góry przepraszam. Aha, włączcie napisy, tak? W napisach będziecie mogli śledzić, nie tylko słyszeć, ale też widzieć o czym mówię, jakie rzeczowniki wymieniam i jakie rodzajniki dopasowuję. Akcja! Lipiec. Jak jest lipiec po niemiecku? Juli. Jaki ma rodzajnik? Dea. Dlaczego Dea? Ponieważ jest nazwą miesiąca. Wszystkie nazwy miesiąca mają rodzajniki Dea. Od stycznia do grudnia. Mrówka. Jak jest mrówka po niemiecku? Die Ameise. Die Ameise. Die. Dlaczego? Ponieważ rzeczownik Ameise kończy się literką E. I większość rzeczowników, nie wszystkie, mówię to do specjalistów niemieckiego, którzy za chwilę się będą doczepiać do mnie. Większość rzeczowników kończących się na E ma rodzajnik D. I Ameise do tych rzeczowników należy. Telefon, ale nie jako urządzenie, tylko telefon jako fakt zadzwonienia. W sensie dostać telefon z Ameryki, albo zrobić telefon do szefa. Nie? Jaki to jest rzeczownik? Anruf. Anruf. Jaki ma rodzajnik? Dea. Dea. Męski. Dlaczego? Ponieważ rzeczownik Anruf jest rzeczownikiem w tym momencie dwusylabowym, pochodzącym od czasownika Anrufen. I rzeczowniki, które bezpośrednio pochodzą od takich czasowników, mają rodzajnik Dea. Anruf. To jest Dea. Wiem, że pewnie macie tutaj przy tym rzeczowniku pewne wątpliwości, ale kontynuujmy, oglądajmy ten film dalej. Reżyser. Jak jest po niemiecku reżyser? Regisseur. Regisseur. Takie francusko podobne, nie? Ciasto. Jaki ma rodzajnik? Der. Der Regisseur. Dlaczego? Ponieważ reżyser jest facetem. Jest przedstawicielem gatunku męskiego, a wszyscy faceci, wszystkie jednostki męskie mają rodzajnik Dea. Ojciec, wujek, syn, brat, mechanik, dentysta, reżyser. Fotografia. Zdjęcie. Jak jest po niemiecku? Foto. Foto. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką O mają rodzajnik das. Wiedzieliśmy? No to już wiemy. Mężczyzna. Jak jest mężczyzna po niemiecku? Mann. Z taką pisownią. Nie tak, tylko tak. Ok? Jaki ma rodzajnik? Dea. Dlaczego? Bez przedstawicielem gatunku męskiego. No mężczyzna w ogóle, nazwijmy go na takim nadrzędną jednostką, tak? Ma Dea, ponieważ jest facetem. Co robić? Wyjście. Jak jest po niemiecku wyjście? Ausgang. Ausgang. Jaki ma rodzajnik? Dea. Dlaczego? Ponieważ czasownik Ausgang jest pochodną czasownika Ausgehen. Ausgehen. Wychodzić. I z racji tego, że to jest pochodzenie bezpośrednio od tego czasownika, dwusylabowe, ma rodzajnik Dea. Podobnie jak z Anruf. Kojarzymy? Anruf, Ausgang. Oba mają rodzajnik Dea.
Dziewczynka. Czy wiemy, jak jest dziewczynka po niemiecku? Mädchen. Mädchen. Jaki ma rodzajnik? Mädchen. Das. Dlaczego? Ponieważ Mädchen należy do grupy rzeczowników posiadających końcówkę sien, a sien zdrabniają rzeczowniki. Zdrabniają, robią z nich mniejsze. I zawsze, gdy jest końcówka sien, zawsze ma das. Rzeczownik. Zawsze. Mhm. Ślub. Jak jest po niemiecku ślub? Traun. Traun. Nawiasem, ja nie mówię traunk. Pamiętajcie, nie wymawiać tego G, a najczęściej wymawiam to jako K, nie? Gdzieś tam osoby, które się uczą niemieckiego. Dowcip jest taki, że tego G w ogóle nie słychać. Nie powinno być słychać. Traun. Jaki ma rodzajnik traun? Oczywiście wszyscy wiemy, że die. Dlaczego die? Ponieważ rzeczownik traun ma końcówkę ung. A wszystkie ungi, wszystkie mają rodzajnik die. I ostatni rzeczownik z tej grupy, tlen. To, co zawiera nasze powietrze. Die Luft, a propos, to jest powietrze. Jak jest tlen po niemiecku? Sauerstoff. Sauerstoff. Ja to niepotrzebnie oddzielam, przepraszam, bo w sumie nie powinno się oddzielać Sauerstoff, tylko Sauerstoff. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego? Ponieważ Stoff ma rodzajnik der. Ma, Stoff w ogóle ma bardzo szerokie pojęcie, to jest ogólnie materiał. To jest takie angielskie stuff. Takie, w tym kierunku bym poszedł. Troszeczkę, gdzieś tam się mają punkty wspólne, nie? Miód, jak jest po niemiecku? Honig. Honig. Jaki będzie miał rodzajnik? No oczywiście, że der. Ale zaraz, skąd der? Ponieważ ma końcówkę ig. Ma końcówkę ig. I to stanowi o tym, że ma rodzajnik der. Czas. Jak jest czas po niemiecku? Zeit. Świetnie. Jaki ma rodzajnik? Die. Die Zeit. Spytacie dlaczego? Nie wiem, jak to wam wyjaśnić. Ogólnie rzeczowniki z końcówką Eid to jest czas, Zeit i praca, Arbeit. Chyba w tym teście gdzieś tam umieściłem, już nie pamiętam. Obydwa mają die, czyli w sumie dla tej grupy dwuosobowej, dwurzeczownikowej jest rodzajnik die. Pamiętajcie. Śledź, rybka, śledź. Lekarka, pani doktor. Ärztin. Ärztin. Jaki ma rodzajnik, jak myślicie? No oczywiście, że die. Dlaczego? Bo Ärztin określa kobietę. Zawód kobiety. Ärztin. Dziecko. Dziecko, jak jest po niemiecku? Kind. Kind. Pamiętajcie, że dzieci to są Kinder. Mówię to dlatego, że wiele osób myśli, że Kinder to jest dziecko. Na przykład jak macie te Kinder niespodzianki, nie? Kinder to są dzieci. Kind to jest dziecko. Ale jaki to jest rodzajnik? Das. Dlaczego? No zawsze das jest, zawsze dziecko jest taki rodzaj nijaki. To dziecko. Nawet po polsku tak jest, nie? Das Kind. Zapamiętacie? Życie, jak jest po niemiecku? Leben. Leben. Jaki ma rodzajnik? Das. Spytacie dlaczego? Ja odpowiem. Das, ponieważ Leben, rzeczownik życie, bezpośrednio pochodzi od czasownika żyć. Leben. Tylko pisany małą literą. Ich lebe, du lebst. Ja żyję, ty żyjesz. Dlatego das Leben jest jakby żywcem wzięty z czasownika. Tylko zostały zrobione dwie operacje. Duża litera i rodzajnik. Butelka, flasche. Flasche. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego? Ponieważ rzeczownik flasche kończy się literką E. Większość rzeczowników z końcówką E ma rodzajnik die. Silnik po niemiecku. Motor. Motor. Jaki ma rodzajnik? Oczywiście der. Spytacie, dlaczego?
ponieważ rzeczowniki z końcówką oa determinują rodzajnik dea, generują go. Czyli zawsze, gdzie jest oa, jest rodzajnik dea. Przyjaciel. Przyjaciel. Freund. Freund. Jaki ma rodzajnik? Oczywiście dea. Spytacie, dlaczego oczywiście? Ponieważ Freund określa przyjaciela rodzaj męski. Określa faceta, mężczyznę. Dlatego ma rodzajnik dea. Publiczność. Publiczność. Publikum. Publikum. Tam jest rodzajnik jaki? Das. Das publikum. Spytacie dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką mają rodzajnik das. Zachód. Ale nie chodzi mi o zachód słońca, tylko chodzi mi o zachód jako kierunek świata. Westen. Westen. Jaki ma rodzajnik? Dea. Rodzajnik dea. Zapytacie, dlaczego dea? Ponieważ wszystkie kierunki świata mają rodzajnik dea. Wszystkie. Wschód, zachód, północ, południe. Budynek. Rzeczownik budynek. Jak jest po niemiecku? Gebäude. Gebäude. Jaki ma rodzajnik? Das. Ma rodzajnik das. Spytacie dlaczego? Jest pewna grupa rzeczowników w języku niemieckim, które rozpoczynają się na G, a kończą się na E. Gebäude do nich należy. I te rzeczowniki z tym warunkiem, że mają przedrostek G i przyrostek G i nie, jak to się mówi? Przedrostek G i przyrostek E mają rodzajnik das. Gebäude ma rodzajnik das. Z tego właśnie powodu. Jest w tej grupie wyjątek, muszę o nim wspomnieć oczywiście. Historia, Geschichte, Geschichte, który ma rodzajnik die. Okay? Słońce przygrzewa. Nie, to jest szaleństwo po prostu z tym. Gdzie teraz z tym słońcem? Ja pierniczę. Weź się schowaj. Szkoła, szkoła. Jak jest po niemiecku? Schule, Schule. Jaki ma rodzajnik? Die, die Schule. Pytanie dlaczego? Ponieważ jak większość rzeczowników z końcówką e ma rodzajnik die. Komunizm. Komunizm. Jak jest po niemiecku? Komunismus. Komunismus. Jaki ma rodzajnik ten rzeczownik? Dea. Komunismus ma rodzajnik dea. Krok. Jak jest po niemiecku? Schritt. 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 Jaki ma rodzajnik? Dea. Der Schritt. Zapytacie dlaczego? Schritt to jest rzeczownik pochodzący od czasownika schreiten, kroczyć. I Schritt jest rzeczownikiem pochodzącym od tego czasownika. Pomyślicie, zapytacie, a co ma wspólnego Schritt z czasownikiem schreiten? No bardzo dużo, bo czas przeszły prosty tego czasownika, bo to jest nieregularny czasownik, to jest Schritt właśnie. Czyli jego formy podstawowe czasu przeszłego to jest schreiten, schritt, geschritten. On się łączy z sein. No to skoro jest schritt w czasie przeszłym, to z tego schritt zrobiono rzeczownik. W jaki sposób? Duża litera, usuwamy pozostałe, rodzajnik dea. Samochód. Samochód. Auto. Auto. Rodzajnik das. No, dlaczego? No, wyjaśniając zasady, auto kończy się na o, a rzeczowniki z końcówką o mają rodzajnik das. Głupota. Głupota. Po niemiecku? Dummheit. Dummheit. Jaki ma rodzajnik? Die. Dummheit to jest rzeczownik, który ma końcówkę heit. Pamiętacie, czy gdy mówiłem o rzeczowniku praca, Arbeit i czas, Zeit? Rzeczowniki z końcówką heit są jakby rozwinięciem tego wątku. Rozumiecie? Skoro Arbeit i Zeit ma rodzajnik die z końcówką eit, to rzeczowniki z końcówką heit, bo wystarczy dodać h, nie? Do eit, też mają rodzajnik die. Przy czym, to jest ważne, te rzeczowniki pochodzą od przymiotników, czyli w słowie Dummheit możecie wyciągnąć słowo dumm,
co oznacza głupi. Król. Król. Jak jest po niemiecku król? König. König. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego ma der? Z dwóch powodów König ma der. Po pierwsze, król to jest oznaczenie faceta, tak? Typu męskiego. To jest przedstawiciel męskiego gatunku, nazwijmy to. Dlatego jest gramatycznie, musi stać der. Drugi powód, dlaczego König ma der, jest końcówka ig. Końcówka ig. To decyduje też o tym, jakby podwójnie, potwierdza, nie? Tak, wiecie, podwójne potwierdzenie, że ten rzeczownik ma rodzajnik der właśnie. Godzina. Godzina jako jednostka czasowa składająca się z 60 minut. To jest Stunde. Stunde. Rodzajnik die. Dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką e, większość z nich, już się powtarzam, wiem, ale będziemy to wałkować. Stunde jako rzeczownik z końcówką e ma rodzajnik die. Ponieważ większość, zdecydowana większość rzeczowników z końcówką e ma rodzajnik die. Rzeczownik zboże. Zboże. Wiemy, jak jest zboże? Getreide. Getreide. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? Z tego samego powodu, co Gebäude ma rodzajnik das. Getreide, Gebäude. Widzicie połączenie? Widzicie podobieństwa? Myślę, że tak. Przedrostek G i końcówka E. Wolność. Jak jest wolność po niemiecku? Freiheit. Freiheit. To jest wolność. Jaki ma rodzajnik? Die. Die Freiheit. Dlaczego? Ponieważ Freiheit ma końcówkę Heit. A wszystkie Heity mają rodzajnik die. Uniwersytet. Następny rzeczownik. Universität. W skrócie uni. Tak się mówi w języku potocznym. Universität. Także zarówno Universität, jak i uni ma rodzajnik die. Dlaczego? Ponieważ Universität ma końcówkę tet. I to stanowi o tym, że ma rodzajnik die. Widzieliście? No to wiecie. Jedzenie. Jedzenie. Essen. Essen. Pamiętajcie, że jeść to jest essen, małą literą, a essen dużą to jest rzeczownik jedzenie. Jaki ma rodzajnik essen? Das. Dlaczego? Ponieważ jest żywcem wzięty z czasownika essen, jeść. Plik. Taki, wiecie, plik MP3, czy wavy, czy jakiekolwiek inne. Datei. Datei. Przy okazji wspomnę liczbę mnogą die Dateien. No bo liczba mnoga zawsze ma die. Ale jaki ma rodzajnik datei? Otóż, on ma rodzajnik die. Datei ma rodzajnik die. Dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką ai mają rodzajnik die. Po prostu. Die Datei. Pierścień. Pierścień. Ring. Ring. Nie mówi się ring. To nie jest po niemiecku. Ring. To G, NG ucieka w nos. Ring. Der. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę ing. Powiem to jak to się pisze, nie ing. To jest końcówka, która decyduje o tym, że rzeczownik ma rodzajnik der. Ślad. Po niemiecku to jest Spur. Spur. Jaki ma rodzajnik? Spur ma rodzajnik die. Die Spur. Pytanie dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką ua mają rodzajnik die. Bliźniak. Bliźniak po niemiecku to jest Zwilling. Zwilling. Jaki będzie miał rodzajnik ten rzeczownik? Der. Der Zwilling. Dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką ing mają rodzajnik der. Rozwiązanie. Rozwiązanie. Jaki to jest rzeczownik po niemiecku? Lösung. Lösung. Jaki będzie miał rodzajnik? Die. Dlaczego? Ponieważ wszystkie rzeczowniki z końcówką ung mają rodzajnik die.
die Lösung. Po prostu. Końcówka ung decyduje o tym, że jest rodzajnik die. Jest mi tak zimno, że nie stać mnie na dowcip. Ale ciebie nigdy nie stać na dowcip. Aha, faktycznie. Dobra, to jedziemy dalej. Muzeum. Muzeum. Museum. To jest muzeum. Muzeum. No w sumie to jest chyba najbliżej polskiego słowa, tak? Muzeum. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? Ponieważ końcówka o tym decyduje. Końcówka rzeczownika że to jest rodzajnik das. Teoria. Teoria. Po niemiecku to rzeczownik Theorie. Theorie. Z rodzajnikiem die, oczywiście. Dlaczego? Ponieważ końcówka ie decyduje o tym, że rzeczownik ma rodzajnik die. Die Theorie. Przepraszam was najmocniej, jest tak zimno, że nie mam czapki, musiałem kaptur zabrać. Wymyśliło się content na powietrzu, jak my to mówimy w Sączu na polu. Muzyka, jak to jest po niemiecku? Jaki to jest rzeczownik? Muzik. Muzik. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego ma die Muzik? Ponieważ końcówka ik o tym decyduje. Znak po niemiecku to jest Zeichen. Zeichen. Jaki ma rodzajnik Zeichen? Das. I tu jest pewna dyskusja, ponieważ znak Zeichen pochodzi od czasownika Zeichnen. Nie od czasownika Zeichen, nie ma takiego czasownika, jest Zeichnen. Ale z racji tego, że przyjęto, że jest bardzo blisko tego rzeczownika, czasownik i rzeczownik, praktycznie jest wzięty z jakąś tam małą dozą metamorfozy, przyjęto, że ma rodzajnik das. Tak jak das Leben i das Essen, to Zeichen ma rodzajnik das, ponieważ jest od czasownika rysować. Znak. Znak rysować. Hmm? Takie połączenie. Dziwne, ale jest. Most po niemiecku. Brücke. Brücke. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego die? Ponieważ Brücke ma końcówkę e. I większość rzeczowników z końcówką e ma rodzajnik die. I Brücke do nich należy. Własność. Po niemiecku to Eigentum. Eigentum. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę Eigentum ma rodzajnik, ma końcówkę Dlatego ma das. Porównajmy to do rzeczownika datum, który gdzieś tam się dzisiaj pojawił, i do rzeczownika muzeum. Das Museum, das Datum, das Eigentum. Widzicie? Kij. To jest sztok. Sztok. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego? Ponieważ wszystkie ocki, końcówka ock, ock, ma rodzajnik der. Wspomnę o bok i na razie tylko o tym wspomnę. Pamięć po niemiecku to jest Gedächtnis. Gedächtnis. Ma rodzajnik das. Dlaczego? Ponieważ rzeczowniki z końcówką is mają rodzajnik das właśnie. Wspomnę jeszcze czasownik, rzeczownik, który chyba gdzieś tam się pojawi, ale ćwiczymy, tak? Nie bójmy się tego. Tajemnica, Geheimnis, też ma das. Więzienie, Gefängnis, też ma das. Taka zabawa. Śmierć to jest Tod. Pisane, tak jak widzicie, ty o dy. Tod to jest śmierć. Pamiętajmy, że Tod to jest nieżywy. W sensie mówimy na przykład o człowieku, er ist Tod. On nie żyje, on jest trup, nie? W tym sensie. Tylko, że Tod jest przymiotnikiem. Natomiast śmierć, wracajmy do śmierci, der Tod, ma rodzajnik der. Powiedziałem to już? Rodzajnik der, oczywiście. Z czego to wynika? Wiecie co? To wynika z tego, że czasownik zabijać to jest töten. I z tego töten zrobiono rzeczownik jednosylabowy, Tod. Dlatego ma der, ponieważ rzeczowniki jednosylabowe pochodzące od czasownika mają rodzajnik da właśnie. Jak jest po niemiecku przecinek? Kto wie? Koma. Koma. Jaki ma rodzajnik koma? Das. Dlaczego? Bo ma końcówkę ma. Taka nietypowa rzecz, ale jest. Wspomnę jeszcze czasownik, rzeczownik aromat. Aroma też ma das.
nie? Klimat, klima też ma das. Widzicie podobieństwa? O, widzicie. Myśl. Myśl po niemiecku to jest Gedanke. Gedanke. I kurczę, tutaj sam sobie wykopałem dziur, do którego wpadłem, ponieważ Gedanke ma rodzajnik Dea. A sami pamiętacie, że mówiłem, że rzeczowniki z przedrostkiem G i z końcówką E mają rodzajnik Das. Na przykład Getreide i Gebäude. Natomiast Gedanke ma Dea. Jak to wyjaśnić? Kurczę, to mi ciężko, to jest wyjątek. Powiem, że ciężko mi to wyjaśnić, ponieważ sami widzicie, że tu się jakaś reguła łamie. Jedynym usprawiedliwieniem na ten rzeczownik mam to, że on jest pochodzenia od czasownika denken. To jest jego pierwocina, nie? Jego praojciec. Czasownik denken. I od tego denken zostało stworzone gedanke. Bo getreide nie ma czasownika treiden. Gebäude, kurczę, jest. No bo bauen to jest budować. I nagle dodano a umlaut? Odcięto en? Dodano G i z tyłu D. I to jest das Gebäude, a to jest der Gedanke. Nie wiem, to myślę, że nazwę na pamięć. Ale podałem ten rzeczownik celowo, świadomie, żeby od niego nie uciekać, bo nie da się wszystko zaklasyfikować, rozumiecie, w jakieś zasady, nie? Der Gedanke, myśl. Deska to jest Brett. Brett. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? Ponieważ końcówka etyty stanowi o tym, że ma rodzajnik das. Das Brett. Faworyt. Ulubieniec. Ptaszek chodzi po tym, po korze. Jakoś mnie przykuwa uwaga, to jest raptem 3 metry. Faworyt, ulubieniec. Znamy rzeczownik? Liebling. Liebling. Jaki ma rodzajnik? Der. Der Liebling. Z męski. Tu przy tym rzeczowniku warto wspomnieć, że ten rzeczownik funkcjonuje w innych rzeczownikach jako przedrostek. Na przykład jeżeli macie kolor, rzeczownik die Farbe i chcecie powiedzieć ulubiony kolor, to właśnie dokładacie to słowo Liebling i jeszcze eske jako rodzaj spoiwa. Wiecie? Coś co musi skleić rzeczownik Liebling z rzeczownikiem Farbe. Co nam daje? Die Lieblingsfarbe. Ulubiony kolor. Na przykład mój ulubiony kolor to brązowy. Meine Lieblingsfarbe ist braun. Moje ulubione jedzenie. Mein Lieblingsessen. Nie? I tak dalej. To możecie do wielu rzeczowników to dołączać. Ten przedrostek. Choroba. Jak jest choroba? Krankheit. Krankheit. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego die? Ponieważ Krankheit ma końcówkę Heit. I to decyduje o tym, że rzeczownik ma rodzajnik die. Czy ktoś wie, jak to jest jesień? Herbst. Herbst. Jaki ma rodzajnik? Der. Der. Der Herbst. Dlaczego? Ponieważ nazwy pory roku i nazwy miesięcy, one mają rzeczownik Dea. Taka wspólna cecha. Skoro jesteśmy przy rzeczowniku jesień, chciałbym wam w jakiś sposób pomóc, jak zapamiętać ten rzeczownik. Nie? Ponieważ według mnie pory roku dzielą się na dwa, które zwykle szybko zapamiętujemy, czyli Winter, zima i Sommer, lato. I myślę, że z tymi rzeczownikami nie mam żadnego problemu. Myślę, że przez porównanie do angielskiego. Natomiast z porą roku jesień i wiosna mamy w niemieckim chyba problem z zapamiętaniem, statystycznie z tego, co słyszę od moich uczniów, widzów. W jaki sposób Herbst zapamiętać? Summa summarum. Słuchajcie, Herbst składa się z tych liter, które widzicie. Odłożcie sobie, odetnijcie końcówkę syty, zostaje nam Herb. No, herb jeszcze z niczym nam się nie kojarzy, albo kojarzy, tak, z herbem. Ale co ma herb do jesieni? Ja mam inne skojarzenie. Herb jako początek słowa herbata w języku polskim. Dlaczego to skojarzyć? Jesień, wyobraźcie sobie. Jesień, zimno, deszcz, wiatr,
jesteście w pracy, w szkole, wracacie, troszeczkę zmarzliście, wracacie do domu, zaparzacie sobie herbatę i ogrzewacie się, rozgrzewacie się herbatą po jesiennym spacerze. Łapiecie to? Można to w jakiś sposób połączyć? Taki mam pomysł przynajmniej. Jak jest rząd po niemiecku? Rząd jako grupa władzy. Grupa sprawująca władzę w danym państwie. Rząd. Nie rząd krzesełek w kinie, bo to jest Die Reihe. To jest rząd krzesełek. Ale rząd, który... Grupa ludzi, którzy rządzi danym krajem. To jest... Regierung. Regierung. Rodzajnik. Die. Dlaczego? Ponieważ Regierung ma końcówkę ung. A wszystkie ungi mają rodzajnik die. Taka jest zasada. Następny rzeczownik bułka. I teraz mam taką rozkminkę, bo jest ogólnie w języku Hochdeutsch przyjęty rzeczownik, jaki? Brötchen. Brötchen. Jaki ma rodzajnik? Das. Tylko das. Dlaczego? Bo ma końcówkę sien. I sien decyduje o tym, że to jest rodzajnik das. To jest zdrobnienie. Od czego jest zdrobnienie, od czego jest zdrobnieniem rzeczownik Brötchen? Od das Brot, chleb. Czyli jakbyśmy się strasznie mocno oparli, to byśmy przetłumaczyli Brötchen jako chlebek. Jako chlebek. Das Brötchen bułka. Natomiast miałem rozgwizdkę, jak to się mówi? Zagwozdkę? Przepraszam. Z innym rzeczownikiem, który oznacza bułka. I ten rzeczownik funkcjonuje w Niemczech Południowych, w Austrii, w Szwajcarii, nie dam głowy. Semmel. Der Semmel to jest bułka. W Niemczech Południowych, w Austrii. Ale tak przy okazji, nie? Procedura. Taki dosyć rzeczownik z wyższej półki, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, nie? Bo na co dzień nie potrzebujemy. Ale funkcjonuje rzeczownik procedura. Po niemiecku to jest procedura. Procedura. Jaki będzie miał rodzajnik? Die. Dlaczego? Bo ma końcówkę ua. Serio? Serio. Pamiętacie rzeczownik kultura? Die Kultur. Literatura? Die Literatur. Dyktatura? Die Diktatur. No może mnie kojarzycie, ale rzeczownik. Ale to są rzeczowniki z końcówką ua. One mają rodzajnik die. Następny rzeczownik to jest świadek. Świadek po niemiecku, znacie? Zeuge. Zeuge. I to jest rzeczownik słaby. Co to znaczy? Że on nie ma rodzajnika die, o których to rzeczownikach wspominałem wielokrotnie, że się kończą na e. Ale mówiłem, że większość, ale nie wszystkie. I właśnie Zeuge to jest właśnie te nie wszystkie. Zeugin. Zeugin to jest pani świadek, to jest kobieta świadek. Die Zeugin. Bo ma końcówkę in. Ale Zeuge nie. Jeszcze warto wspomnieć o rzeczowniku świadek naoczny. Czyli ktoś, kto był na miejscu i to widział. Coś, jakieś wydarzenie. Der Augenzeuge. Der Augenzeuge wynikający z Auge oko. Zeuge świadek. Tak to wygląda. Boże, muchy. Chrzan. Przyprawa. Dobra. Dobra rzecz do kiełbasy, do mięsa. Co kto lubi. Chrzan. Wiecie, jak jest po niemiecku? Bardzo dziwne pisownia. Zobaczcie. Meerrettich. Meerrettich. Podwójne E. Podwójne R. Podwójne T. I on ma rodzajnik DA. Meerrettich. Der Meerrettich. Dlaczego? Skojarzcie to z rzeczownikiem dywan, teppich, też ma der. Skojarzcie to z rzeczownikiem brzoskwinia, pfirsich, też ma ich na końcu. I dlatego ma der. Ok? Lot. Rzeczownik lot i on brzmi flug. Flug. Jaki ma rodzajnik? Der. Der flug. Dlaczego? Ponieważ flug jest jednosylabowym rzeczownikiem, które pochodzi od czasownika fliegen. Fliegen, latać.
Zapytacie, a co ma wspólnego Fliegen z Flug? No jeżeli przyjrzycie się formom podstawowym czasu przeszłego tego czasownika, to zobaczycie pewne podobieństwa. Na przykład czasownik Fliegen ma formę czasu przeszłego Flug, ist geflogen. Flug ist geflogen. No to z tej formy Flug zrobić już niedaleko, nie? Dlatego to ma rodzajnik der. Krótki, jednosylabowy rzeczownik, którego ojcem jest czasownik Fliegen w tym przypadku. Jak widzicie, słońce ma ze mnie jaja. Taką bekę ma słońce ze mnie teraz, że raz świeci, raz przebija się przez liście, raz się chowa za liśćmi, za konarami, raz się pojawia, raz nie. Raz dostawiam przysłonę tak, jak że jest ok, raz jestem przejaśniony, raz jestem za ciemno. Przepraszam Was za te techniczne niedogodności, ale będąc samemu sobie operatorem, reżyserem, mam, że tak powiem, pewne opóźnienie w reakcji, bo nagrywam film i nagle się okazuje, że jestem zupełnie ciemny, albo zamiast twarzy widać taką jasną plamę. To są te niedogodności pracy z kamerą, a jednocześnie chcę... O, słyszycie ptaki? Dobra, ustawiam jeszcze raz, przepraszam Was. Rzeczownik odległość. Znamy rzeczownik odległość. Entfernung. Entfernung. Jaki ma rodzajnik? Die. Die Entfernung. Dlaczego ma die? Ponieważ ma końcówkę ung. Nie? Ung. Drugi rzeczownik w tym zestawie to rzeczownik jakość. Jakość po niemiecku. To jest... Qualität. Qualität. Zaznaczam wymowę przy słowie Qualität. Tam jest qua. Q-U-A. Czytamy tak, jak napisałem teraz w nawiasie kwadratowym. Qua. Nie? Qualität. Jaki ma rodzajnik ten rzeczownik? Die. Die Qualität. Zapytacie dlaczego? Ja odpowiem, ponieważ ma końcówkę tet. I końcówka TET decyduje o tym, że to jest rzeczownik DI. Data, czyli mam tu na myśli dzień, rok, miesiąc. Datum. Datum. To jest po niemiecku data. Jaki ma rodzajnik ten rzeczownik? DAS. Dlaczego, zapytacie? Ponieważ ma końcówkę UM. Datum. Podobnie jak rzeczownik ALBUM. Ale o tym w dalszej części filmu. Mechanizm. Mechanizm. To jest rzeczownik, który po niemiecku brzmi Mechanismus. Mechanismus. Jaki ma rodzajnik ten rzeczownik? Der. Der Mechanismus. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę us. Tak jak komunizmus, rasismus. Rasismus? Rasismus. To jest ta grupa rzeczowników. Rzeczownik pamięć. Pamięć. Mieć dobrą pamięć. I w tym stylu. Jaki to jest rzeczownik? Po pierwsze. Gedächtnis. 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 Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę nis. Sprzedaż. Dystrybucja. Oczywiście pomyślicie o rzeczowniku Verkauf. Tak, też go mam na myśli. I to jest rzeczownik z rodzajnikiem Verkauf. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego? Ponieważ on pochodzi od rzeczownika, od czasownika Verkaufen. Verkaufen, sprzedawać. I jest jego formą skróconą, nie? Czyli Verkaufen jest czasownik. Odcinacie końcówkę, zostaje Verkauf. I z tego można rzeczownik zrobić. Der Verkauf. Cukiernia. Cukiernia. Miejsce, gdzie możemy nabyć pewne słodkie produkty. Jak jest po niemiecku cukiernia? Konditorei. Konditorei. Bardzo dosyć poważnie brzmi, nie? Jak na takie typu przyjemne miejsce. Rodzajnik? Rzeczownik jaki ma? Ten? Muszę się polskiego nauczyć. Die.
Die Konditorei. Zapytacie dlaczego? Ponieważ konditorei ma końcówkę ei. I to decyduje o rodzajniku die właśnie. Die Konditorei. Wynika to z końcówki ei. Jak jest rzeczownik konto po niemiecku? No, zdziwienie, szok i niedowierzanie. To jest konto. Po prostu. Jaki ma rodzajnik ten rzeczownik? Wiecie? Das. Das Konto. Pytanie, dlaczego ma das, a nie die, a nie der, tylko das. Wynika to z końcówki o na końcu rzeczownika. Das Konto. Nie? Wspomnę, że rzeczownik konto, jego forma liczby mnogiej, czyli konta. Jak myślicie, jak będzie? Konta. Dwa konta, trzy konta, pięć kont. W języku polskim musimy też odmieniać, nie? To jest po niemiecku die Konten. Wodór. Wiemy, jak jest? Wasserstoff. Wasserstoff. Jaki ma rodzajnik Wasserstoff? Der. Rodzajnik Wasserstoff ma der. Dlaczego? Ponieważ Stoff ma rodzajnik der. Wymieniam tu kilka tych pierwiastków chemicznych, ponieważ kilka z nich ma właśnie element, ten człon Stoff na końcu. I praktycznie już nieważne, co oznacza, w jaki sposób ważne, tylko jeżeli chodzi o rozpoznawanie rodzajnika, patrzycie na Stoff. Mówicie, ej, tam na końcu jest Stoff. To musi być der. Wasserstoff. Wodór. No przy okazji Wasser to jest woda. Nie? Rzeczownik biuro po niemiecku to Büro. Büro. Jaki ma rodzajnik? Das. Nie ma innej opcji. Dlaczego nie ma innej opcji? Ponieważ biuro kończy się na o. I to decyduje o tym, że jest rodzajnik das. Jak jest po niemiecku czas? Zeit. Świetnie. Kto tak powiedział? Miał rację. Zeit ma rodzajnik. Jaki? Die. W którejś dziesiątce wcześniejszej w tym filmie mówiłem o dwóch rzeczownikach. I Zeit do nich należy. Do tej grupy, o której mówiłem. Zeit i drugi rzeczownik praca. Arbeit. Obydwa mają rodzajnik die. Widzicie podobieństwa w budowie? No, końcówka eit przy nich, nie? Końcówka eit decyduje o tym, że to jest die Arbeit i die Zeit. Tydzień. Rzeczownik znamy? Woche. Woche. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego? Tak jak większość rzeczowników ma końcówkę e. I to decyduje o tym, że jest die. Studia. Ktoś był na studiach, ktoś idzie na studia. Dowcip jest taki, że w języku niemieckim to jest rzeczownik, który ma rodzajnik, który jest w liczbie pojedynczej. No, za chwilę o rodzajniku powiem. To jest liczba pojedyncza, tak? My mamy studia. Studia są, studia były, studia będą. A w języku niemieckim studia to jest Studium. Studium. I on ma i to jest liczba pojedyncza. Jeden studium. Wiem, że ciężko tam się przestawić, ale tak jest. Znaczy, jaki studium ma rodzajnik? Das. Das studium. Dlaczego? Bo ma końcówkę um. Fryzjer. Ktoś, kto strzyże, zajmuje się zawodowo strzyżeniem. Po niemiecku? Friseur. Friseur. Ja wiem, że zapachniało troszeczkę francuskim. Ciastem, bo końcówka EUR no, jest taka specyficzna dla języka francuskiego akurat. Natomiast to jest na co dzień używany rzeczownik de friseur. Jak już się wygadałem, tam jest der. Już nie będę tego wycinał. Der friseur, no bo facet. No bo męski przedstawiciel zawodowy. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał tutaj rzeczownika fryzura. Fryzjer i fryzura. To się może pomylić. Fryzura to jest die Frisur. Die Frisur. Dlaczego die? Ponieważ ma końcówkę ua. Piekarnia. Troszeczkę bym nawiązał do tematu cukierni, bo myślę, że tu i tutaj, i tu się robi podobne rzeczy. Niektóre słodycze się też piecze, tak jak w piekarni. Dlaczego mówię o słodyczach? Pamiętacie cukiernie? Konditorei. A piekarnia? Bäckerei. Bäckerei.
Jaki będzie miał rodzajnik Bekehai? D. Dlaczego? Bo ma końcówkę AI. Karnawał. Na to w języku niemieckim są dwa słowa, o ile wiem. I tutaj mam na myśli rzeczownik, który jest rozpoznawalny jako ewidentnie rzeczownik niemiecki. Fasching. Fasching. To jest karnawał. Jaki ma rodzajnik? Der. Der Fasching. Dlaczego? Bo ma końcówkę ing. Łańcuch. Łańcuszek. I chodzi o zdobę, którą wieszamy na szyi, i chodzi o element roweru, którym przyjechałem na tą górkę tutaj. Jak jest ten rzeczownik po niemiecku? Kette. Kette. To jest łańcuch. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego ma die? Ponieważ ma końcówkę e. Kette. Świeca. Jak jest świeca po niemiecku? Kerze. Kerze. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego ma die? Bo jak większość rzeczowników w języku niemieckim, rzeczowniki kończące się na literkę e mają rodzajnik die. A czy wiecie, jak jest po niemiecku niemowlak? Niemowlak. Säugling. Säugling. Jaki ma rodzajnik? Już powinniście już rozpoznawać powolutku. Der. Dlaczego ma der? Ponieważ Säugling ma końcówkę ing. I to decyduje o tym, że rzeczownik ma rodzajnik der. Następny rzeczownik. Woda. Woda po niemiecku to Wasser. Wasser. Jaki ma rodzajnik? Ja tam wspominałem w tym filmie wcześniej o tym rzeczowniku. Jeżeli ktoś pamięta, to powie, że albo wie, to, że jest to rodzajnik das. Das Wasser. Mimo końcówki e, jest to rzeczownik z rodzajnikiem das. Królik. Królik to Kaninchen. Kaninchen. Jaki rodzajnik będzie miał ten rzeczownik? Das. Dlaczego? Bo ma końcówkę sien. Ma końcówkę sien, a końcówka sien decyduje o tym, że to ma rodzajnik właśnie das. Humor. Znacie po niemiecku, jak to jest? Humor. Humor. Z takim akcentem, z taką końcówką. Jaki to ma rodzajnik? No, chyba to jest proste. Der. Dlaczego? Ponieważ wszystkie rzeczowniki z końcówką o mają rodzajnik der. Budowa. To jest rzeczownik bau. Od czasownika bauen. Już kojarzycie, jaki może mieć rodzajnik? Bau? Der. Rodzajnik der jest przy bau. Dlaczego? Bo rzeczownik bau, jednosylabowy, pochodzi od czasownika bauen. I jest ta wersja bardzo krótka. Bau, do tego rodzajnik der, mamy rzeczownik. Jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że rzeczownik, liczba mnoga od bau, czyli budowy, to są bauten. Bauten. I może kojarzycie jeszcze w czasach studenckich, gdzieś tam otarłem się z jakąś tam fascynacją o muzykę techno. Był taki zespół Einstürzende Neubauten. Bajka. Taka, wiecie, bajka do czytania dzieciom, nie bajka w telewizji, bo to jest inaczej. Czerwony kapturek, Rotkäppchen, Jasi Małgosia, Hans und Gretel. To są bajki. I to po niemiecku jest Märchen. Märchen. Jaki ma rodzajnik? Powinniście wiedzieć już powolutku. Das. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę sien. Kuchnia. Kuchnia po niemiecku to jest Küche. Küche. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego? Ponieważ ma końcówkę e. Jak większość rzeczowników w języku niemieckim i tak dalej, nie? I tutaj bym chciał wspomnieć rzeczownik, który czasami mylicie z rzeczownikiem kuchnia, to jest ciasto. Ale to ciasto gotowe, takie gotowe do jedzenia. Kuchen. Kuchen. Jaki ma rodzajnik kuchen, ciasto? Der. Dlaczego? Bo ma końcówkę en. Końcówka en przy rzeczowniku decyduje o tym, że ma rodzajnik der. Der Kuchen. Apfelkuchen. Mohnkuchen. Himbeerenkuchen, Erdbeerenkuchen i tak dalej.
W tym temacie kuchennym, zostańmy na chwilę, kucharz, ktoś, kto gotuje, to jest koch. Koch, to jest kucharz. Jaki ma rodzajnik? Może już niektórzy z Was wiedzą, mają pomysł? Der. Der Koch. Dlaczego Der? Jest to przedstawiciel linii męskiej, nazwijmy to tak szumnie, bo kucharka to jest Küchen. Küchen. Czy wiecie, jak jest rzeczownik dywan po niemiecku? Wspominałem o nim już chyba wcześniej w tym filmie. Teppich. Teppich. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego? Bo teppich ma końcówkę ich. Pociąg. Nie pociąg do czegoś, tylko pociąg jako, wiecie, lokomotywa, wagony, cały ten zestaw, PKP, Deutsche Bahn i te rzeczy. To jest rzeczownik, na pewno znacie, Zug. Jaki ma rodzajnik Zug? Der. Der Zug. Dlaczego? Ponieważ on pochodzi od czasownika ciągnąć, ziehen. Zapytacie, ale gdzie jest, jaki jest związek między ziehen a Zug? Jeżeli poznacie, jeżeli zaznajomicie się z formami podstawowymi czasu przyszłego tego czasownika, to się okaże, że on ma takie formy. Zug, gezogen. No to przyznacie, niedaleko od Zug do Zug, nie? W związku z powyższym rzeczownik Zug ma rodzajnik der. Mieszkanie. Miejsce, gdzie się mieszka. Znamy rzeczownik? Wohnung. Wohnung. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego? Bo ma końcówkę ung. Praca. Praca to jest Arbeit. Arbeit. Ja chyba ten rzeczownik wspominałem już wcześniej, ale nie zaszkodzi go powtarzać, naprawdę. On ma rodzajnik die. I decyduje o tym to, że on ma końcówkę eit. Podobnie jak czas, Zeit, też ma die. Klient. Czy znacie rzeczownik klient po niemiecku? Pewnie znacie. Kunde. Kunde. To jest klient. I to jest, słuchajcie, rzeczownik z końcówką e, ale to jest ten wyjątek, który nie ma rodzajnika die, tylko der. To jest tak zwany rzeczownik słaby. Jak to wyjaśnić, że ma rodzajnik der? No, moim wyjaśnieniem jest to, że Kunde określa faceta, mężczyznę. W związku z tym ma der. Bo klientka to jest Kundin. Końcówka in. Rzeczownik sklep. Laden. Laden. Jaki ma rodzajnik? Der. Der Laden. Dlaczego? Bo ma końcówkę en. I to decyduje o tym, tak jak kuchen, jak ciasto, nie? To decyduje o tym, że ma rodzajnik der. Możliwość. Rzeczownik możliwość to jest Möglichkeit. Möglichkeit. Jaki ma rodzajnik? Die. Dlaczego? Bo jest końcówka keit. Końcówka keit decyduje o tym, że to jest rodzajnik die. Jeszcze zaznaczę, że rzeczownik Möglichkeit pochodzi, czy powiedzmy zbudowany jest na przymiotniku möglich, możliwy. Na przykład w zdaniu das ist möglich, to jest możliwe, das ist nicht möglich, to jest niemożliwe. I od möglich, na przymiotniku möglich został zbudowany rzeczownik możliwość, Möglichkeit, poprzez dodanie końcówki keit, co decyduje o tym, że rzeczownik otrzymuje rodzajnik die. Łóżko to jest Bett. Bett. Rodzajnik das. Dlaczego? Bo ma końcówkę et. I to decyduje, ta końcówka decyduje o tym, że ma rodzajnik das. Przykłady inne. Deska. Brett. Też ma rodzajnik das. Das Brett. Tłuszcz. Fett. Też ma końcówkę etet. Rodzajnik das. Góry. Jaki to rzeczownik niemiecki? Gebirge. Gebirge. Jaki ma rodzajnik? Das. Dlaczego? Bo w rzeczowniku Gebirge mamy z przodu przedrostek G i końcówkę E. I to decyduje o tym, że rzeczownik ma rodzajnik. Das. Strona. Rzeczownik strona. Seite. Pisane przez E. Seite. Jaki ma rodzajnik? Jak większość rzeczowników z końcówką E, ma rodzajnik die. Słuchajcie, to tyle w temacie testu
odpytajki z rodzajników. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie do tego filmu zawsze wracać. Zachęcam. Ten film jest długi. Jeszcze nie wiem, ile będzie miał minut, będę wiedział po montażu, ale zakładam, że będzie długi. Dlatego podejdźcie do tematu w ten sposób, że możecie ten film na przykład oglądać dziennie, nie wiem, minutę, dwie, trzy, nie? Czyli podzielcie sobie ten film na jakieś te małe sekcje, na jakieś małe porcje i sobie je powtarzajcie. Oczywiście mógłbym niby zrobić w ten sposób, że mógłbym zrobić ten test, nie wiem, 13 filmów nakręcić i każdy z nich miałby 10, zawierałby 10 rzeczowników. Stwierdziłem, że nie, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób, jakby mam sugestie od was, że wolicie to w jednym miejscu, w jednym filmie. Nawet jak film będzie trwał 30, 40 minut, 50, to wiecie, że to jest jeden film. I nie musicie potem szukać. Gdybym nakręcił 13 filmów, to byście musieli te 13 filmów szukać po internecie, nie? No moglibyśmy jakoś tam zestawienie jakoś zrobić, linki do tych filmów gdzieś na moim blogu, ale to jest zawsze jakieś tam utrudnienie. Macie w jednej formie, w jednej całości macie to wszystko. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za uwagę. Bardzo dużo informacji znajdziecie w opisie filmu, nie? Tam pod spodem, tam mam linki do moich wszystkich filmów. Tam mam link do harmonogramu moich live'ów, które robię z uczniami, czyli w czasie live'ów, w czasie rzeczywistym. Na YouTubie uczę języka niemieckiego. Na tej zasadzie, że mnie widzicie i słyszycie, natomiast wy możecie tylko pisać. Są tematy tych live'ów konkretne, także bardzo wam dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Mamy ładny zachód słońca. A propos, jak jest zachód słońca po niemiecku? Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Jaki ma rodzajnik? Der. Dlaczego? Bo tym podstawowym, bo tym rzeczownikiem, od którego jest rodzajnik, to jest gang. A od jakiego czasownika jest gang? Od gehen. Czyli to jest jednosylabowy rzeczownik od czasownika gehen. Gang, dlatego ma rodzajnik der. Dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.